Hej siemanko, witajcie z tej strony Square i witam was w kolejnym odcinku dzisiaj z Sliterio. Chyba dobrze to wymawiam, mam nadzieję, taką bardzo wielką mam nadzieję, bo nie chciałbym źle tego wymawiać. No, ale w dzisiejszym odcinku... Tak, będziemy grać. Grać w grę. No, ogólnie to ten, możecie wbijać już na mojego Facebooka, bo jeszcze go nie ma, ale jak już wrzucę ten filmik, to na pewno będzie, a jeżeli nie, to... Będzie później, ale będzie na pewno, jest pewien, że będzie. No, także możecie wbijać na mojego face'a, link będzie w opisie. No, i co? I zaczynamy grę! No, jesteśmy sobie teraz takim wężykiem. Większość osób na pewno wie, o czym to jest, bo dużo youtuberów już to nagrało. Mimo tego, że to chyba niedawno wyszło, tak mi się wydaje. Chyba niedawno. Gra jest naprawdę fajna, bo zwrot akcji może być niezły. Na przykład ten ziomuś nie, on jest dużo większy ode mnie, ale tak naprawdę mogę go zjeść w ułamku sekundy. No. O, widzicie, tego na przykład zjedli w ułamku sekundy i... Wow, ale combo wombo. No, i ja już jestem większy i mam w tym momencie 197,1, nie wiem czego. Długości. Metrów. Centymetrów. Metrów. Milimetrów. Nie wiem. No, czegoś tam na pewno mam. O, Mati Polska jest na trzecim miejscu. Pozdrawiaj Pols... O. No i teraz ja bym mógł na przykład... O, widzicie tego dużego? Ja mogę go... No. O, shit. Na szczęście nie wpadłem. Bo szkoda by było stracić tyle masy. Która... O, i w ogóle można przyspieszać, ten pan mi przypomniał, dziękuję bardzo. Można bardzo fajnie przyspieszać, a mianowicie kliknąć prawy lub lewy. I przyspieszamy. No, nie widzicie? Różni ludzie chcą tu nas, że tak powiem, zjeść, ale ja się nie dam. W tym odcinku nabiję co najmniej 2000. Mam nadzieję. Chciałbym bardzo, to jest mój taki... priorytet. To jest mój priorytet, żeby wbić dwa kafle. No. Czyli jak wbiję, to koniec odcinka, tak? Nie. Będę sobie leciał tak, dopóki nie zginę. Czyli mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie trwał minutę czy coś. No, ale wracając do Face'a, możecie tam wbijać, bo będą tam różne info. Będą tam różne informacje na temat kanału, dlaczego nie nagrałem nic dzisiaj i w ogóle. I będę się tam odzywał, nie? Będziemy tam się integrować. O, już bym chciał zjeść. Będziemy się razem integrować, będzie fajnie. A, jutro nagram Counter-Strike'o. Global Offensive'o. No i tutaj już nie będę się... Moja myszko, co ty zrobiłeś? Ej, jestem zły w tym momencie, nie? Dobra, gramy jeszcze raz. Nie, bo... No, ja nie wyczułem, w którą stronę, ale chciałem uciec. Dobra, nie chciałem zginać, ja nie chciałem. No. Odbanujcie mnie. No, także możecie wbijać na Face'a i będą tam różne informacje, tak jak normalnie, no, każdy fanpage inny. No. Także możecie tam wbijać bardzo serdecznie lajkować. Spokojnie nie zostaniecie schwytani przez żadną armię wojskową amerykańską. Nie wiem, co ja gadam, w ogóle nie. Damn son. Nie wiem, co ja gadam i co ja robię i... Znaczy robię to wiem, bo gram, ale nie wiem, co ja gadam. Gadam głupoty. Ale bym chciał zjeść tego ziomka, nie? O, ale tu się nażerę. Nie, no. Się nażarłem. Bardzo dużo. Tego ziomka tak... Ty człowieku zły! Nie spodziewałem się, że on przyspieszy, bo tak to ja bym przyspieszył. Byłoby po nim, jakby nie miał szansy przeżycia. Ale dobra, jesteśmy teraz piękną, różową kulką. Widzicie tu w lewym rogu, prawym... Na środku praktycznie, w prawym dolnym rogu, tak serio, mamy taką mapkę. I ona pokazuje chyba, gdzie jesteśmy na mapie. Na mapie gry. O, on już ucieka, bo widzi, boi się nas. Ja wiedziałem, że się boi. No, ja się nie wiedziałem, że się mnie boi, bo tacy mali są niebezpieczni. Tacy mali. No nie, teraz nie mogę tam przejść, bo on mi zagrodzi to, no. O, ale to sobie...
to sobie wjadę i chyba sobie zawrócę. Dobra. No i on ucieka, bo wie, że może zginąć bardzo szybko z takim ja, skwerem. No i to, co ty zrobiłeś, człowieku? Co ty zrobiłeś? No i ja sobie urosłem. Nie wiem, ale gościu miał chyba reakcję żółwia. Ja mu wyjeżdżam. Zginąłem. Ale szybki ten skwer. No, także tak. I będą się pojawiać odcinki na pewno z takim nowym ziomeczkiem moim, znaczy nowym. Nowym pod względem jego kanału, ponieważ pamiętacie Psychola? No, wszyscy go pamiętają, tak? Usunął kanał. Wszyscy, którzy obejrzeli film. Usunął kanał, tak, już to zrobił, tak? Już wymyślił sobie nawet nowy nick i będzie na nim nagrywał... Będzie nagrywał na niku. Nie będzie nagrywał na laptopie, ale... albo na konsoli. Ale mam nadzieję, że na laptopie też coś nagra, bo chciałbym coś z nim nagrać, na przykład Counter-Strike Global Offensive. Chciałbym z nim nagrać, a on mówi, że będzie nagrał tylko na konsoli. Znaczy, tak mi się wydaje, że tak mówił, nie? Takie miały być zamierzenia. Zamierzenia? Chyba tak się mówi. Kanału i miał nagrywać na konsoli, ale czy będzie nagrywał na konsoli, to ja szczerze mówiąc sam nie wiem. Mógłby nagrywać, bo tak to były GTA i w ogóle. No i myślę, że też będzie nagrywał na laptopie. Bardzo by było fajnie, byśmy nagrali Counter-Strike'a i różne inne gry. No. No. By było naprawdę... FOR SHIT! Ale go zrobiłem w tym momencie. Moje. Ale go zrobiłem. Moje to jest, panowie. Ja się tu zawinę w kulkę. O szajse! Ty, ale ten... Ty, kombo! No nie ma taki... No jeszcze tak urośnie, nie. Jestem teraz smutny. Ale jeszcze ostatni raz próbujemy, dobra. Ten odcinek z tej gry będzie trwał 50 minut, ale ja spróbuję być chociaż duży. Chociaż mieć... Ale 2000 miałem, tak? Więc już nabiłem swój... zrobiłem achievement odcinka. Kurde, mogłem na niego jechać, bo chyba jak się uderzy prosto w twarz... Takiego lewego sierpowego. Aha. Jak się zrobi mu lewego sierpowego albo prawego. Ty cfok! Ten się musiał pojawić w tym momencie. Ale dobra, on też zginął. Dobra, nie byłem duży, więc mogę jeszcze raz. Ale zniszczyłem jednego, chociaż jestem taki cwaniaczek, widzicie. Cwaniaczek na dzielni. Jak oni mają w ogóle takie kolory? Możecie mi powiedzieć, bo ja też bym chciał mieć taki kolor, mi się nigdy nie trafił. Ja bym taki chciał bardzo. Ja bym taki chciał. I się zachowuję jak idiota. Ale nie wiem czemu. Nie wiem. Po prostu coś mi odbija i... Zimno mi się robi. Ej, ja wracam do centrum, czyli do środka mapy. A czemu te gówniane kulki uciekają? Takie te większe. Co one sobie myślą? No, widzicie, tu mamy taką mapkę, nie? I w centrum jest zazwyczaj najwięcej tych ziomasów, największych, więc lecimy do centrum. Centrum to jest taka Warszawa w Polsce. No, taka Warszawa w Polsce, albo taki Nowy Jork. No, tam gdzie we Francji mają, no, tam w Nowym Jorku we Francji, to jest coś takiego, nie? No, Nowy Jork we Francji to jest coś takiego właśnie. Łooo! O, już myślałem, że będzie... Tak wiem, że Nowy Jork nie jest we Francji. Oczywiście, że Francja jest w Nowym Jorku. Nie róbcie ze mnie kretyna. No. Pajak mnie chciał wziąć. Hehe, cwaniaczek. No i przecież on straci... Jaki inteligent. Ale... Tacy inteligenci są tu potrzebni. Przynajmniej się nażrę. No, jestem na żarty. Mam 1700, czyli prawie 2 kafle. Znowu. Ciekawe, czy to nie jest ten... Nie, pewnie nie. Nie wiem, czy to bezpiecznie będzie się wydać, ale... Ale się nażrę. Ten Janusz, Tanya, on coś kombinuje. O, ja go czuję. Nawet ładnie pachnie.
Patrz, widzicie, na pierwszym miejscu jest Scrafi. Square, Scrafi. Dla mnie to nie ma różnicy praktycznie. O, ale ten ma fajne kolory. Aramejkańskie. A, on zamknął biednego człowieka. Shit, chyba się wydałem w niepotrzebną rzecz. Może jednak. Oż ty. No to. No. Także najedzony. 3000. Nawet nieźle. Teraz byle zginąć. Oczywiście nie chciałbym, ale wiecie, no, kiedyś będę musiał. Niestety. Chciałbym zrobić takie kółko, żeby zobaczyć mniej więcej, jaki długi jestem, ale coś mi nie wychodzi do kółko. Ten Janus. Coś kombinuj. Ok, już widzę. O, shit, on mnie zatoczył. On mnie otoczył. Dobra, wijmy się. No już mnie puścił. Dobra. Nice. Aha, bo owinął się ten. Super. Ważne, że teraz mnie puścił tamten. I teraz... Nażerć się. No, także ile? 4000. Dwukrotnie pobiłem achievement, który chciałem. Trzykrotnie w sumie, bo zrobiłem dwa. Potem teraz mam już 4, więc w sumie tak jakbym dwa razy zrobił po dwa. A ten idiota. Se robi kółka. Dobra, ale ja nie będę gorszy. Sobie zrobię takie kółko, żeby on mnie nie mógł ścisnąć. Bardziej. Sobie tak szedł. Spierdalaj z mojej ziemi! Fajnie było go tak zajechać, nie? Szczerze mówiąc, sytuacji to ja fajnej to nie mam. Ale jest okej. Bym zderzył. Ale teraz jest hardkorowo. Teraz albo on odpuści. Albo nie, a jestem coraz mniejszym kółkiem. O kurde. Mój tata też tam gada na dole. Szczerze mówiąc, teraz to już chyba szans. Ty on sobie poszedł? O, no i gówno. Niestety, nie udało się, także myślę, że odcinek się spodobał i dzięki, do zobaczenia i cześć.